Służyła w czasie wojny jako kryjówka, jako miejsce przekazywania raportów, meldunków, prasy konspiracyjnej, prawdopodobnie też do nadawania komunikatów radiowych. I z tej właśnie kryjówki korzystali partyzanci z oddziału Janina. To było miejsce dobre do ukrywania się, w sensie, żeby zniknąć z oczu informatorów. Natomiast niekoniecznie najlepsze w sytuacji, w której doszło do nakrycia, tak? Ponieważ nie było bezpośredniej bliskości lasu i ciężko było dostał rozkaz, by do Szczepanowa zanieść meldunki do szefa placówki i też odebrać prasę konspiracyjną. Przynajmniej tak to raportuje Józef Wojdak w swoim opracowaniu. Ja też dotarłem do innych źródeł, ale one są dosyć zdawkowe. W sensie nie ma takiego jednego źródła, które by krok po kroku tłumaczyło, co tutaj się stało. Aczkolwiek mam dostęp do rozmowy z panem Władysławem, synem Józefa Kozuba, który po wojnie próbował się dowiedzieć jak najwięcej o losach ojca i wypytywał tutaj mieszkańców, którzy byli świadkami naocznymi, zbierał te informacje kawałek do kawałka, ale musimy mieć świadomość, że bez relacji naocznych świadków pewne epizody, pewne sytuacje mogły ulec zatarciu. Dlatego też to, co teraz powiem, to chciałbym, żebyście Państwo brali na to taką poprawkę, że pełnej prawdy, jakby takiej wizji lokalnej, powiedzmy, nie będziemy w stanie przeprowadzić nigdy. Ale jeżeli ktoś dysponuje jakimiś ciekawymi szczegółami istotnymi dla tej historii, to chętnie posłucham. Miejsce już nieczynne, tak? I schował się w szopie, bo tam była właśnie przygotowana kryjówka. W szopie, gdzie suszono cegłę. To miejsce było dosyć trudno dostępne z zewnątrz. Był pewnego rodzaju tunel, trochę jakiś taki zygzakowaty, więc ciężko tam było się, właściwie to trzeba było się wczołgać. I rzeczywiście miejsce było pod obserwacją, albo punktowo ktoś dał sygnał Niemcom, że ktoś tutaj jest. Jeszcze trzeba zaznaczyć, że tutaj właśnie było wyrobisko, tak, gliny. To tutaj na tym wzgórzu właśnie niedaleko stał dom Józefa Kądziołki. I też on tutaj wtedy przebywał, tak? Bo nawet pan Władysław mówił, że ojciec był już głodny, tak? I Józef Kądziołka mu jakieś jedzenie przyniósł z domu, czy powiedział, że będzie coś dla niego. Na pewno był jakiś wątek związany z tym, że był głodny. Natomiast pojawili się tutaj Niemcy albo rano, albo w południe 9 czerwca. Było ich trzech, według relacji syna. No i zorientowali się, że ktoś jest w środku. Dosyć szybko jeden z nich się oddalił, najprawdopodobniej samochodem, i wezwał posiłki, tak? No trochę to trwało, zanim ktoś tutaj się zjawił, no ale Józef Kozub nie mógł mieć pełnego oglądu sytuacji, tak? No był w ukryciu. Nie wiemy, jakie decyzje podejmował, natomiast stało się tak, że te posiłki dotarły. Było to najprawdopodobniej Gestapo z Nowego Sącza i Starnowa, ponieważ w Brzesku był tylko posterunek żandarmerii. No i zaczęli tutaj strzelać, rzucać granaty, podpalać to miejsce. No i nie wiemy do końca, czy Kozub zginął może od kuli, może spłonął,
a być może popełnił samobójstwo. To ostatnie jest bardzo prawdopodobne, bo musiał sobie zdawać sprawę, że ma bardzo dużo przy sobie informacji, które jeśli wpadną w ręce niemieckie, to będzie źle z całą organizacją. Spalił te wszystkie rzeczy. No i kiedy to miejsce już się paliło, gestapo zawołało straż naszą szczepanowską. Pojawiło się tu 12 strażaków i nakazano im to miejsce gasić. Tak? Ciało Kozuba po ugaszeniu, czy w trakcie gaszenia, wydobyto. No i strażacy zostali ustawieni pod ścianą przez Niemców i miało dojść do rozstrzelania. Natomiast był taki granatowy policjant Godawa. On nie był stąd, on był najprawdopodobniej ze Śląska i poprosił tych gestapowców, żeby zaczekali, że oni zaczną rozpoznawać ciało, tak? No jakby cel był taki, żeby nie doszło oczywiście do rozstrzelania tych mieszkańców, tych strażaków. No i też próbowano przekonać Niemców, że to był Żyd i że to była osoba, która nic nie miała wspólnego z tą miejscowością. No i do tego rozstrzelania nie doszło, zaczęto rozpoznawać, jakoś się wykręcono z tego, tak? Bano się, bo podobno miał medalik jeszcze na szyi, więc to by go nie pokazywało jako Żyda, tylko jako chrześcijanina. No i również miał ponoć na sobie kurtkę, wiatrówkę, która była w takiej samej kurtce, chodził jego szwagier i bano się, że ktoś rozpozna, że ktoś powie Niemcom, że to jest ktoś ze Szczepanowa. No, z relacji syna wynika, że o mało nie doszło do wsypania, kto to był tak naprawdę, ponieważ próbowano rozpić strażaków. No, na szczęście znaleźli się w tym gronie odpowiedzialni ludzie, którzy dyscyplinowali kolegów. No i tej wódki nie polało się na tyle, żeby komuś się rozwiązał język. Później, jak już strażacy byli zmęczeni dogaszaniem, to zawołano straż ochotniczą z Mokrzysk. No a Kozuba tutaj na miejscu zakopano, jego ciało. No i dopiero w 1945 roku ciało przeniesiono do grobowca na cmentarzu, przy którym byliśmy. Tak mniej więcej wyglądały te zdarzenia. No, była to duża strata dla Szczepanowa, też dla leśnego oddziału, dla rodziny. Wielka tragedia.